Cześć, ja jestem Piotr, a w dzisiejszym bardzo krótkim odcinku pokażę Ci, jak z daty wyodrębnić dzień, miesiąc oraz rok. Jest na to kilka sposobów, pokażę Ci je. Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu poznaliśmy tekst jako kolumny. Możemy go teraz zastosować, żeby wyodrębnić sobie chociażby z pierwszej daty to, co nas interesuje, czyli dzień, miesiąc, rok. Klikamy pierwszą datę, przechodzimy do zakładki dane, tekst jako kolumny. Klikamy jako rozdzielny. Naszym separatorem w tym wypadku jest kropka, więc możemy jako inny wpisać kropkę, zrobić dalej. Miejscem docelowym naszego rozdzielenia będzie tutaj dzień. Klikniemy zakończ i mamy rozdzielone. To 15 dzień, luty 2024. Czy możemy teraz to przeciągnąć? Niestety nie możemy, dlatego że zostało zastosowane tekst jako kolumny tylko i wyłącznie do pierwszego wiersza. Tutaj akurat to jest wiersz drugi, ale do naszej pierwszej daty. Jeżeli byśmy chcieli wypełnić wszystko, to oczywiście zaznaczamy cały zakres, tekst jako kolumny, dalej, kropeczka, dalej. Jako miejsce docelowe wybierzemy sobie tutaj, zakończ i mamy rozdzielone. Ma to minus taki, że jeżeli zmienimy naszą datę, to nasz rok się nie podmieni. Jak zrobić, żeby było to dynamiczne? Część osób może pomyśleć, że zrobi sobie na przykład jako dzień, zrobimy jako lewy, tekst, 2 i wyznaczymy nasz dzień. Nie zgadza się. Dlaczego wyszła liczba 45? Dlatego, że wartości w komórkach są przechowywane jako liczby, nawet datę. Dlatego jeżeli w narzędziach zmienimy na chociażby ogólne, to widzimy, że nasza data jest przechowywana jako cyfra 45337, więc jeżeli wybierzemy sobie lewy i dwa znaki, no to otrzymamy 45. W jaki inny sposób można to zrobić w takim wypadku, żeby było to dynamiczne? Zmieńmy tutaj z powrotem formatowanie, na przykład malarzem formatów na datę. Istnieją takie formuły jak dzień i wybieramy sobie komórkę, z której chcemy wyciągnąć, miesiąc oraz rok. Teraz bezproblemowo możemy przeciągnąć i wszystkie nasze daty zostały rozbite na dzień, miesiąc, rok. Co jeżeli wykorzystamy chociażby teraz w tym momencie formułę dziś? Wypluję oczywiście dzisiejszą datę, czyli 11 luty. Możemy przeciągnąć sobie w dół. I oczywiście te dni będą się zmieniały, ponieważ nasza data będzie się zmieniać, a dzień jest ciągnięty z komórki E6, czyli naszego zakresu, w którym mamy formułę dziś. Możemy skrócić sobie taki zakres, żeby na przykład zamiast odwołania do konkretnej komórki wpisać dziś. W miesiącu to samo, zamiast odwołania do komórki E6 wpisać dziś. I w miesiącu także. Pozwoli to nam na to, że jeżeli teraz skasuję tę komórkę, to te daty rozbite na dzień, miesiąc, rok i tak się zachowają, ponieważ są zależne od formuły dziś. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka. Oczywiście możesz zostawić komentarz, jeżeli chciałbyś więcej się dowiedzieć. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Ja dziękuję i do usłyszenia. Cześć.